się tutaj najlepszych zawodników w tej właśnie kategorii wiekowej, a są to międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów, dokładnie Leaning Polish Junior Championships 2015, oczywiście tutaj w Lubinie. Raz jeszcze witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Impreza rozpoczyna się dzisiaj 14, trwać będzie do 17. Pierwsze 3 dni to oczywiście eliminacje, w piątkowe popołudnie ćwierćfinały turnieju, a w sobotę od rana półfinały, następnie mecze finałowe. Jeśli chodzi o konkurencję, oczywiście podobnie jak to miało miejsce w końcówce ubiegłego roku podczas Polish International 2014, będziemy rywalizowali w męskim i damskim singlu, deblu, a także w rywalizacji par mieszanych, w związku z czym 5 konkurencji, 5 kategorii, w których rozdamy medale. Obok mnie tutaj Martyna Kostowiecka, członkini zarządu Stowarzyszenia Sport Art, to jest główny organizator tej imprezy, więc jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to serdecznie zachęcam do ich zadawania. Jeszcze jedna informacja, dla nas ten turniej jest kluczowy pod wieloma względami, to jest prawdziwa próba generalna przed Mistrzostwami Europy Juniorów, które odbędą się tutaj, jak widzicie, od 24 marca do 4 kwietnia, oczywiście w bieżącym roku. Przepraszam, 26 marca, tak jest, drobna korekta, tutaj od razu głosy z sali. Oczywiście mamy nadzieję, że również od Państwa szczegółowe pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Mariusz Babicz, Wiadomości Lubińskie, dzień dobry. Ja mam pytanie, tak kwestie oczywiście na początku bardziej organizacyjne, bo chyba tego stresu już jako takiego nie było, bo no, takiej rangi zawody już nieraz organizowaliście i organizować będziecie. I był, i go nie było. Dużym wyzwaniem jest organizacja tych zawodów tutaj na tej nowej hali RCS, gdzie wszystko trzeba logistycznie od początku rozplanować. Zeszłoroczne zawody Polish International były taką rozgrzewką i sprawdzianem przed tymi zawodami. Poradziliśmy sobie całkiem dobrze i w tych zawodach także radzimy sobie dobrze, już znamy tą halę, już wszystko mamy rozplanowane. Pierwszy stres za nami, ale rozpoczęcie jeszcze przed nami, także jesteśmy gotowi, pełni i gotowi do pracy przy tym turnieju. Jeśli można dodać jeszcze 2 słowa, to ta poprzednia impreza, owszem, również była duża pod względem właśnie tego rozmachu, ale teraz jeszcze więcej zawodników, wtedy było nieco ponad 150, w tym momencie 230 ponad zawodników, w sumie z 23 krajów, głównie europejskich, ale też 2 spoza Europy. Dojechali do nas zawodnicy aż z Peru i Surinamu. Myślę, że również warto o tym wspomnieć, to daje dodatkowej jeszcze większej rangi tej imprezie. Właśnie, czy ci zawodnicy, no dość młodzi, bo to są juniorzy, dotarli bez problemu do Lubina, czy jednak były znowu jakieś przygody, no bo one chyba są nieuniknione, jeżeli ktoś pierwszy raz. Były przygody związane z powodów atmosferycznych, czyli opóźnienia na lotnisku, to też nam plan działania trochę zaburzało. Wczoraj były główne przyloty, ale poradziliśmy sobie całkiem nieźle, większych problemów nie było. Także z planem logistycznym, z hotelami w Lubinie. Zawsze zdarzają się jakieś awaryjne sytuacje, nagle ktoś przyjedzie bez rezerwacji i trzeba mu szybko zorganizować pokój, ale radzimy sobie z tym bardzo dobrze. Tutaj duże podziękowania dla pani Eweliny, która wszystko to po prostu ogarnia. Jak z Państwa punktu widzenia radzić będzie sobie kadra Polski? Jeżeli chodzi o seniorów, w zeszłym roku biegli prym, jak będzie w tym roku? Mamy nadzieję, że w tym roku także zajdą wysoko, tak jak w zeszłym roku na Polish International zajęli bardzo dobre miejsca, były mecze finałowe z obecnością Polaków i także trzymamy kciuki za Polaków w tym turnieju. Myślę, że warto zwrócić szczególną uwagę na debel męski. Wiemy, że podczas Polish International właśnie debel męski wyróżniał się znakomitą grą i liczymy, że właśnie w tej konkurencji również będziemy mocni, bo dobre szkolenie jest właśnie, szczególnie jeśli chodzi o debel męski w naszym kraju. A personalnie z zawodników, kto jest faworytem Państwa zdaniem?
Na pewno Hiszpanie tutaj będą biedni prym. Brakuje Duńczyków, nie przyjechali Duńczycy, także to jest jakaś tam, mamy nadzieję, szansa, która otwiera drogę przed własną publicznością dla reprezentacji Polski, dla naszych zawodników, bo wiadomo, że Duńczycy to w Europie jest ta jedna z najlepszych nacji pod względem badmintona, no ale Hiszpanie, Francuzi, na nich będzie trzeba zwrócić uwagę. No i zobaczymy, być może ci, którzy przyjechali z daleka, czyli właśnie reprezentacja Peru i Surinamu, oni również będą chcieli tutaj sprawić niespodzianki. Państwo, organizacja tych zawodów, hala, no i wracacie także do 14 we wrześniu. Tak. No to także będzie logistyczne wyzwanie, ale już mamy doświadczenie w prowadzeniu turniejów przy szkole, także mam nadzieję, że nie będzie z tym większych problemów. Dziękuję. Dziękuję.